Zapraszam Was na wycieczkę do Tajlandii. Ciekawe, czy tam w ogóle obchodzą Boże Narodzenie? W końcu 90% mieszkańców Tajlandii to buddyści, a więc ludzie, którzy nie wierzą w Pana Jezusa. A chrześcijan jest tam bardzo, bardzo niewielu. Jednak buddyści są bardzo tolerancyjni. Co więcej, każdego roku w porze Bożego Narodzenia Tajlandię odwiedzają szerokie rzesze turystów z całego świata. Więc chociaż Boże Narodzenie nie jest w tym kraju świętem oficjalnym, to Tajowie bardzo chętnie przyłączają się do wspólnego świętowania. Zwłaszcza, że bardzo lubią kolorowe święta i festyny. Boże Narodzenie w tym kraju nie ma charakteru religijnego, ale bardziej jest świętem radości i zabawy. Ubiera się wtedy skrzydła anioła, albo rogi renifera, czy mikołajową czapkę. A wiecie, dlaczego nie zakłada się całego stroju Mikołaja? Bo w Tajlandii jest bardzo gorąco, a bożonarodzeniowe uczty często odbywają się na plaży.